trener Piotr Sochacki, trener Iskry Szydłowo. No i jak zwykle po meczu, zakończony dzisiaj remisem 1-1, twoja ocena? Ocena. Przed meczem oczywiście chcieliśmy zainkasować 3 punkty, natomiast po meczu myślę, że można być umiarkowanie zadowolonym ze zdobytego punktu. Jest to jakby nie było punkt, który dodajemy do naszego dorobku, choć oczywiście na naszym boisku szczególnie chcemy wygrywać wszystko, co się da. Pierwsza połowa uważam, że wyrównana, w moim odczuciu z lekkim wskazaniem na nas. Mieliśmy 2-3 fajne sytuacje bramkowe. Natomiast druga połowa, lepsza drużyna Korony Piaski. Trzeba oddać sprawiedliwie, że w drugiej połowie mieli przewagę, lepiej operowali piłką. Widać było, że fizycznie lepiej wyglądają. Kondycyjnie, także no mamy nad czym pracować. Pierwsze koty za płoty. Mam nadzieję, że z biegiem czasu będziemy coraz lepsi, coraz skuteczniejsi. Boisko też będzie coraz lepsze i mam nadzieję, że płynniejsza gra będzie też. Bo mówisz, że będziemy coraz lepsi, a też trzeba powiedzieć, że wracają po przerwach spowodowanych kontuzjami zawodnicy. Dzisiaj wrócił Dominik Grzewiecki, strzelił bramkę, wrócił Kamil Czapla do bramki, więc sytuacja, tak jak mówisz, powinna się poprawiać, bo potem będą wracać chyba następni. Mateusz Roszak, z którym tu rozmawiałem w przerwie, no i to chyba poprawi tak, sytuację. Tak, oczywiście. No, trzeba brać pod uwagę, że Kamil Czapla tak naprawdę przez cały okres przygotowawczy leczył kontuzję. W czwartek był na pierwszym treningu. Dzisiaj pomógł nam w bramce, bardzo, bardzo fajnie bronił, no ale on jest nieprzygotowany tak naprawdę motorycznie do sezonu, będzie dochodził gdzieś z biegiem czasu. Dominik Grzewiecki 45 minut zagrał, strzelił bramkę, na pewno dla niego to będzie fajny bonus i na pewno złapie fajną motywację. Natomiast no, praktycznie ponad miesiąc bez treningu, więc nie oszukujmy się, no, nie możemy mieć paliwa w baku nie tankując. Tak to po prostu wygląda, tak? Saba dołączył niedługo przed rozpoczęciem sezonu. Ibrahim Apia przecież też 3 tygodnie był kontuzjowany i też dzisiaj było widać, że w 60 minucie siły już go opuściły. Także no spokojnie, ja jestem optymistycznie nastawiony. Oczywiście mecz był dzisiaj bardzo ciężki. Mamy te pierwsze 6-7 kolejek naprawdę z zespołami, które i kadrowo może, i organizacyjnie, budżetowo są zdecydowanie od nas lepsze. Dlatego no spokojnie, to jest sport, my na pewno się nie poddamy, będziemy walczyć. To czekamy na dobre wieści za tydzień ze Stęszewa, bo tam jedzie Iskra Szydłowo na mecz do Stęszewa. Tak, jedziemy do czołowego zespołu w lidze, który myślę, że po cichu może się włączyć nawet o grę, o awans, ale na pewno tam się nie poddamy, będziemy próbowali swoje mocne strony pokazać i mam nadzieję, że uda nam się wywalczyć punkty. Dziękuję Ci za rozmowę, trzymam Cię za słowo, walczcie o te punkty i do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam.